dość poważne miejsce. Jak składało się na początku sezonu, wszyscy wyśmiewali się, że to jest taka drużyna, która nie miała, zawodnicy nie mieli nic wspólnego z hokejem. No jednak jesteśmy w tej chwili obecnie na pierwszym miejscu. Dzisiaj będziemy grali o finał. Mamy chłopców, którzy grali kiedyś w przeszłość, skończyli może na juniorze. W tej chwili bawią się cały czas, angażują się w to za swoje pieniążki. Oczywiście wszystko jest amatorsko. Może być naprawdę miła niespodzianka dla Zgierza. Ja ogólnie doliczyłem, że zajmiemy bez przesady ostatnie miejsce. Mamy taki zespół amatorzy, no ja co grałem kiedyś tam w hokeja w Ugniarzu i w Borucie, ale chłopaki niektórzy to zaczęli po prostu, tam jest pięciu takich młodych, co po 20 lat ma, to trenowali dopiero na tym małym naszym lodowisku zgierskim. No oceniam, no szanse są 50 na 50, no drużyny są wyrównane, a ja jestem najstarszy zawodnik w tym Zgierzu teraz, w Ugniarzu, no, w Ugniarzu grałem, mówię, jak i w Borucie. A teraz w tych Jeżach jestem najstarszy, no i chcemy, liczyliśmy niżej, a już jesteśmy w czwórce pierwszej. Już jest nie najgorzej na nasz ten sezon. No, drugi sezon może być lepszy, bo trochę zawodników odeszło do Łosi, a teraz chcą przyjść do nas. To na pewno ten sezon będzie, drugi będzie wzmocniony trochę. No. Jest zawodnik, który ma przeszłość hokejową i reprezentacja Polski numer 13. To jest Krystian Górka. To jest zawodnik, który przeszedł pełne szkolenie hokejowe, ma pojęcie o tym. Musimy go po prostu wykluczyć z tej gry. Nie przez faul, ale po prostu pomyśleć, jak to zrobić. No i myślę, że będzie dobrze. Powiem szczerze, że te drużyny z Łodzi były bardzo dobre, bo są tu dwie drużyny. Jedna z tych drużyn gra właśnie przed chwilą, chyba nie wiem, gola strzelili. Drużyna z Łodzi bardzo dobra. No i szanowni państwo, Wróble Sieradz też mocna drużyna. W związku z tym te dwie drużyny bym wymienił jako takie najbardziej, które nam dały w kość. Jak na nasze możliwości nie spodziewaliśmy się tego, jednak wydaje mi się, że nasza determinacja, po prostu walka pozwoliła właśnie na korzystne dla nas wyniki, stąd znajdujemy się właśnie na szczycie tabeli przy końcu sezonu zasadniczego. Dzisiaj gramy o finał. Tak? Hokej to jest super gra, hokej to jest gra, która naprawdę wciąga. Nie jeden mógłby powiedzieć, że dosyć drogi to jest sport, jednak patrząc chociażby po mnie, naprawdę, od samego początku, później jest tylko ochota na wymianę sprzętu na lepszy. Przychodzi się, spędza się czas z rówieśnikami. To jest zupełnie co innego, gdzie gra się na konsoli, prawda? To jest naprawdę coś fajnego, tak? Na wymiar tych czasów coś o dużo lepszego, dlatego polecam. No.
Jest inicjatywa, żeby lodowisko powstało w Zgierzu, żeby zrobić klub, wejść do szkół, od małego dzieciaków zachęcać. To jest bardzo widowiskowa dyscyplina. Wydaje mi się, że z przyszłością, i to wielką przyszłością, mogą znaleźć się sponsorzy. No przecież, no to jak chodzi tylko o lodowisko, że musi być duża hala. Jak duża hala będzie, to będą chętni, bo ludzie przychodzą, dopytywują się tam o dzieci, przyprowadzają dzieciaków na naukę jazdy, na trenowanie, kupują nawet sprzęt już. Tylko ten sprzęt nie jest taki tani. To by było dobrze, żeby taka była jakaś, nie wiem, klub, jakaś inicjatywa, żeby ten klub miał trochę sprzętu, żeby tym po prostu tym biedniejszym dzieciom po prostu, czy co, spróbują wypożyczyć, bo wydać 2000, a dziecko powie, że nie chce grać, tak? A Zgierz jest takim nie najbogatszym miastem tutaj w województwie łódzkim. Mamy w planach cały czas rozwijanie tego, po prostu idziemy cały czas do przodu, powołujemy młodszą drużynę. W tym momencie mamy około 15 zawodników w takim wieku od 15, nawet mniej, od 10 do 20 lat, więc rozwijamy to i myślimy o młodszych pokoleniach i cały czas realizujemy rozwój tej naszej drużyny.